Witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was coś absolutnie specjalnego. Nasz kolega Flipster przygotował dla nas kilka gamingowych produktów, a my wraz z Piciem będziemy musieli zgadywać ich ceny. W momencie, kiedy przestrzelimy kwotę albo podamy tę kwotę złą, zasilane będzie nasze konto wstydu. Kto będzie miał większe konto wstydu, przegrywa i będzie musiał drugiemu zapłacić różnicę. Kto okaże się wielkim zwycięzcą, a kto wielkim przegranym naszego wyzwania, oglądajcie koniecznie do końca, żeby się przekonać. Lecimy z polecanym komputerem, tym razem sprzęt do gier do 5000 zł. Punktem wyjścia jest tu Gigabyte RTX 4060 Windforce. Płyta główna też od Gigabyte'a B650. A jeżeli taka płyta główna, to domyślacie się, że całość na AMD Ryzen 5 7500F zasila tego kompa. Chcesz wiedzieć, co jest dalej? Sprawdź link w opisie, inspiruj się, bo to naprawdę optymalny zestaw do tej kwoty. No dobra, ruszamy. Pierwszy produkt wpada tutaj na biurko i jest to Genesis Vanad 500. Mouse Bungie? Myślę, że to na słuchawki jest, albo to jest... dobra, to jest Mouse Bungie i na słuchawki. Myślisz, że to jest na słuchawki? Też mi się... Wydaje mi się, że to będzie no dwufunkcyjne, że faktycznie mamy tutaj do naszego kabelka i jednocześnie możemy na tym słuchawki odwieźć. No bo po coś to jest takie wysokie, no bo po co byłoby niskie? Trzeba mieć nożyk. Przygotowanie do pracy właśnie, tak wygląda. Tak właśnie wygląda, profesjonalizm. No dobra, zerknijmy na to z bliska, bo akurat na to bym chciał. Plus 100 ci mówię, plus 100 do tak ceny. Tak to wygląda. Bang, bang, bang. A nie, ma porty USB. Nie było mnie chwilę. No i co? No mordo, faktycznie. No widzisz, no mówiłem, a to fajne jest. A to nie jest tak, że wtedy jak będziemy ciągnąć, to jest szansa, że to spadnie? No ale jak będziesz używał myszki, to pewnie też słuchawek, więc tego nie będzie, prawda? Tu plus tu. Nieźle. No ja bym za to dał 1500. No ja co najmniej 2000. Rozszerzone sloty USB to jest naprawdę wiele warte. To co? Jesteś gotowy? No jestem gotowy, no zapisuj swoją wartość, ja będę zapisywał swoją. Sporo trzeba zapłacić. Czy zapłaciłeś dwucyfrową liczbę? Naprawdę zapisałeś tylko dwucyfrową liczbę? Co podglądam? Nie podsłuchujesz! Nie podglądam, słyszałem? Pierwszy człowiek, który podsłuchuje, jak ktoś pisze. Gość podsłuchał, co nie, ja napisałem, no, przesada, no to już jest hamuwa. Przesada. Jeżeli ty dałeś dwucyfrową kwotę, to myślę, że już to ci tutaj rozjechałem na chillu. 89 zł moim zdaniem kosztuje taka przyjemność. No mało dałeś, mało dałeś. Ja dałem 150 zł. 150 zł? No myślę, że na chillu. No mamy mouse bungee, mamy stand-up na słuchawki, mamy porty, mamy RGB, no to musi swoje kosztować, czyli jest trochę plastiku w końcu. Flipster, ile to kosztuje? 109,90. 109,90! No był bliżej, no był bliżej, skubaniec, no. No był bliżej, no mogłem dać 120, no mogłem. 109,90, co oznacza, że 20 zł jest moje konto zasilone tylko, a twoje konto jest o 41 zł. Tak, zgadza się. Runda druga i wchodzi tutaj na stół HyperX Pulsefire Mat. Dobra, czyli podkładka od HyperXa, duża. W stylu już byś 350 zł zapłacił. Na chillu. XL to nie jest rozmiar, który jest uniwersalny dla różnych producentów. Dla niektórego XL to jest taka podkładka, niektóra taka jak tutaj jest. A XL według HyperXa to jest taka. I tak się świeci. No wydaje mi się, że to jest spory rozmiar. Nie tylko spory rozmiar, bardzo ładne podświetlenie, też mocno intensywne. Porównuję to też troszeczkę do swojego SteelSeriesa, który na biurku się znajduje, ale zobaczcie, jak od spodu to wygląda. Tak wygląda jak opona. Normalnie mógłby sobie tą Amerola dzisiaj na oponę nawinąć i było git. Ja już mam, ja już nawet sobie tu zapisałem. Ale co tak już masz? Już wszystko wiesz? No nie, no, a co mam? No widzę podkładkę. Czyli co, no, 300? Mam swoją propozycję. No nie będę z tobą ustalał. No tak, nie, no, no, to po, jest... no ustalmy, no chciałbym się skonsultować. No to 50 w takim razie zapiszę, zobaczymy co się stanie. Ja już mam zapisane wcześniej, bo już miałem taką koncepcję i stwierdziłem, że się jej trzymam. To jaka to jest twoja kwota? A już zapisałeś? Tak. Kurde, nie słyszałem. Bo ja uważam, że 219 zł kosztuje ta podkładka. To jest mój strzał. Tak. Tutaj dużej różnicy między nami nie będzie, bo ja zapisałem 220 w tym momencie.
Chciałem go mocno zbejtować na te 300. Pytanie, ale... kto tą złotówkę zgarnie? Ja czy ty? Jeżeli będzie poniżej 219, to ja zgarniam złotówkę, powyżej to ty zgarniasz złotówkę. 169,90. Co ty gadasz? Ej, to jest dobra cena za taką złotówkę. Czyli ja złotówkę zgarnąłem. Zgarnąłem złotówkę, do mojego konta doliczamy złotówkę, a w zasadzie do jego konta wstydu, a ja jestem złotówkę do przodu dzięki temu. Co to takie tanie? Bo ty jesteś odklejony, Bogolu. Runda trzecia, wjeżdża produkt, a jest to, Flipster? Myszka. Myszka. No, nie ma opcji, żebym ja zgadł cenę Corsair tego, Qatar Elite Wireless. Znamy tę myszkę, znamy tę myszkę, widzieliśmy ją wielokrotnie. Mam wrażenie, że to jest myszka mega budżetowa. Ale u Corsaira mega budżetowe myszki zaczynają się od 300+, więc, więc tutaj będzie wysoko cenowo, ale no ni, żadna kwota nie przychodzi mi do głowy w tym momencie. A ja mam propozycję swoją. Tak? Tak. No i co, w jaką byś strzelił? No, ja no ale mam ci powiedzieć, ale jaki sens jest zabawy, jak ja mam mówić, ale co no ja uważam. Mniej więcej. Ale najniższa półka Corsaira to według ciebie ile? 200 zł, 300 zł, nie, no nic się z niego nie wyciągnie, a ja mam naprawdę bardzo dużą rozterkę aktualnie. Nie mam pojęcia, ile ta myszka może kosztować. Wiem, że ona na pewno jest fajna, jeżeli chodzi o osiągi, no bo tu mamy na przykład sensor do rozdzielczości 26 000 dpi, 69 gramów, myszka stosunkowo lekka, bezprzewodowa, no ale kurczę... Miałem dylemat, nawet zmieniłem i będzie to widać na kartce, miałem dylemat, ale podjąłem decyzję ostateczną, zobaczymy co Smarty. Ja pamiętam, że Qatar zwykły, bez wirelessa, kosztował chyba w pewnym momencie 99 zł, więc doliczyłem trochę. Tak? I... najpierw dałem 129, ale później trochę podwyższyłem, 149 dałem za bezprzewodową wersję. No to walczymy tutaj, bo ja dałem 169 o, z kolei, blisko. Więc bliziutko, jest 20 złotych różnicy, no ale okay. Ile ta myszka kosztuje? 345. Co? Ja mówiłem, ale mówiłem, że budżetowa wersja u Corsaira zaczyna się od 300+. Ale jak to możliwe, że Qatar kosztował 99 zł w pewnym momencie, a wireless kosztuje tylko, to jest Elite Wireless. Ale... panie, płacz i płacz. I jedną rundą cię rozegrałem. Jedną rundą no tak nie, naprawdę. No, dwie dychy, no. Dwie dychy. Jak dwie dychy? No różnica od głównej ceny, tak? No tak, no ale dwie dychy między mną. Jak od głównej ceny? No tak, różnica co? Przedostatnia runda, runda czwarta, a w niej produkt proszę tu wyłożyć. O kurde, to 1000+. 1000 zł. I tak, widzę Razera, widzę różowe i widzę uszka. 1000+. Razer Kraken Kitty V2. Streamerska edycja, to nie. Jest przecież dla streamerek, to musi być bardzo wygodne, to musi być bardzo wytrzymałe, to musi świetnie grać, to musi świetnie brzmieć, to musi też bardzo dużo kosztować. To musi, może tego nie robić. Ale no, jeżeli jesteś tego pewny, to... zachęcam. No to ja jestem tego pewien, że to jest co najmniej tysiaczek. Nie, wireless nie jest, no ale to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia u Razera. U Razera czasami rzeczy wireless są tańsze niż te nie wireless, wiesz? Mam dwie propozycje, nie wiem, które się trzyma, ale... musisz podać jedną jakby co, o to chodzi w tej konkurencji, że podajemy tylko jedną jakby co. No co prawda nie tysiak faktycznie, tak jak powiedziałem na początku, ale myślę, że to jest takie półka 600+. Albo nie? No, u mnie no. 540 zł. Okej, okay, to będziemy mieli rozstrzał. Będziemy mieli rozstrzał, będzie ciekawie, bo u mnie 399 zł. Malutko dałeś. Czyli 140 zł mniej. Werdykt. 490. Let's go! Mamy to! Razer nie zawiódł mnie. Nie zawiódł mnie absolutnie Razerek. Wiedziałem, że on się ceni i wiedziałem, że uszka będą robiły robotę, niezależnie czy jest wireless, czy nie. Sytuacja przed ostatnią rundą ma się w ten sposób. Mój tutaj wykres wstydu 366 zł. Konto Smartiego wstydu 309 zł. O tym ja nadal przegrywam? Pomyliliśmy? Nie, no im niżej, tym lepiej. 57 zł. Taka jest różnica między nami i tyle ja przegrywam. Co się tak myślisz? No, zresetować go trzeba. Produkt wchodzi na stół. Finałowy produkt. Ten, który rozwiąże naszą tutaj dyskusję. I jest to... ojojoj. Omen Encoder. Gamingowa. A mi się wydaje, że kiedyś ją mieliśmy na stole. Nie, to była inna. To była taka bardzo udziwniona. Ta okay. Jest taka w miarę prosta. Dobra, ale tamta kosztowała sporo.
No tak, sporo. Pamiętam, że ona Omen była... faktycznie się ceni, tutaj trzeba przyznać, że pomimo tego, że jego produkty no, nie są najczęściej wybieranymi produktami przez graczy, to faktycznie nadal się potrafią cenić. Cherry MX Brown, takie są switche, to ci jeszcze mogę powiedzieć, czyli bardzo znana marka, dobra, ale klasyczna, nie autorska. No switche standardowe bym powiedział, takie jak w high-endowych produktach to, się dobra, możemy ci, no, otworzyć, tak jak w standardowych produktach możemy się spodziewać, natomiast nie ma tu jakichś rzeczy typu wireless, typu wysokie kontaktowanie, typu możliwość różnego ustawiania progu bajerów aktywacji. Też nie, nie. Bajerów nie ma, chociaż to Omenowi nigdy nie przeszkadza, żeby faktycznie swoje produkty wycenić dość wysoko. Ale za to metalowa i ciężka jak sam diabeł. No tak, no i mamy dodatkowo jeszcze bardzo fajne fonty, jeżeli chodzi o i te kick-upy, jeżeli chodzi o stylistykę. Natomiast basicowa, głośna, czarna klawiatura. Mało się dość dzieje na tej klawiaturze. No stówka, nie? W maksie. 120, nie? 120? W promocji. To 120 tam. Stówka w maksie, a 120 w promocji. Wiem, że będzie wysoko, nie chciałbym dać zbyt wysokiej ceny, bo wiem, że on i tak pewnie zaniży. Powodzenia. Ja już napisałem. Tu jest moja propozycja. Obym się odkuł, obym się odkuł. To wystarczy, to żebym dał taką cenę, żeby było, wiesz... No ale jaka to jest cena? No, no taka, że ceny, taka to... akuratna, no. No co będzie powiedzieć? No, taka no o to chodzi, żeby dać no, akuratną. No to ja no, taką, brawo, ja znam cenę taką akuratną. No to tak, no to ją podaj. Tak? Na a ty no, ile nie podałeś? No jak, no nie powiem ci przed... Co zerknąłeś? Ile co ten zerknąłeś? Zryzykuje? Co ja zerknąłeś? Ja już zapisałem i tak, więc to nie ma znaczenia. 299 zł. Uff, to znaczy tak. Dlaczego powiedziałem uff? Dlatego, że 299 zł to jest duża różnica od mojej i... Okej. Okay. Bo najgorsze, co by było dla mnie w tym momencie, póki nie znam ceny, jakbyśmy ten sam mieli punkt. Ten sam tak, punkt, tak, tak, tak byś jakbym przegrał, jaka by cena nie była. To racja. 449. Pytanie, czy ja poszalałem, czy to Omen poszalał i zaraz się dowiemy, jestem ciekaw, czy byłem w stanie... Teraz co, analizuję, kurde, czy no nie, stanie... nie, no jeżeli za tą klawiaturę wycenili na więcej niż 400 zł, to ja będę naprawdę w ogromnym szoku, zadzwonię się do Omena i się zapytam. Powiesz, nomen omen, ta klawiatura nie powinna... Nomen omen, ona nie powinna tyle być warta, no. Mówię, to ochłądzie troszeczkę, no. Werble. I ta klawiatura kosztuje... 593 zł. Jest, jest, 593 zł, jest! Ja pierdolę droga! To jest nierealne po prostu. Za co? 593 zł. Tam jest ukryte złoto gdzieś, mam jakieś krasnoludów wynająć, żeby tu zaczęli kopać, Smaug tam siedzi, jak w Władcach Pierścieni. Za co płacimy 600 zł w tej klawiaturze? Słuchajcie, mamy podsumowanie. To, co wydawało się niemożliwe, okazało się możliwe i sam jestem w szoku totalnym, ale pobiłem go. No niemożliwa to jest cena tego Omena, naprawdę. No swoją drogą jest. To jest niemożliwe. Jest, czas czekać na promocję. Słuchajcie, 603 zł, taki jest w ogólnym rozrachunku po 5 produktach słupek czy konto wstydu, czyli tego przeszacowania ceny produktów. Moje to 510, co oznacza, że 93 zł. Tyle wygrałem i tyle Smarty musi mi bliknąć albo dać do łapy. Jeszcze mi stówę kiedyś zginęła, wisiałeś to 193. Nieprawda to jest, nieprawda. Zgubił stówę i zgonił na mnie. Like dla zasięgu, jeżeli faktycznie siadło. Napiszcie, czy chcielibyście taką klawiaturę Omena na przykład. Tak albo nie. Tak, proszę, nie odpada. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnym filmie. Nara! To tyle na dzisiaj. Za porady należy się 200. No chyba, że z fakturką to więcej, czyli się nie opyla. Forsę zostawcie w komentarzach. Cześć!